Polska mówi, gość specjalny, pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo pani dziękuję, że w takim gorącym okresie, jaki jest okres świąteczny, znalazła pani czas, żeby z nami porozmawiać. Miło mi. Mam takie pytanie, jak przygotowania u pani przed Wigilią? Całkiem nieźle, bo w tym roku dosyć wcześnie zaczęłam te przygotowania. Już od miesiąca miałam zrobione i zamrożone pierogi. W zeszłym tygodniu razem z moją córką zrobiłyśmy 150 małych uszek z prawdziwkami, które sama zbierałam w tym roku w mazurskich lasach. Tutaj nie czujecie tego Państwo, ale właśnie kapusta z grzybami pachnie w całym domu. Są zrobione śleżyki, które właśnie przed chwileczką zostały wyjęte z piekarnika. Także jutro zostaje mi tylko usmażenie karpia, zrobienia śledzi pod pierzynką i w zasadzie możemy siadać do stołu. A jaka jest u Państwa ulubiona potrawa na stole? Co króluje w Wigilię? Ja myślę, że nie wyobrażam sobie tych świąt bez barszczu z uszkami. I to są takie właśnie malutkie uszka, takie jak zawsze były jedzone w moim domu rodzinnym, czy u naszej cioci, u której bardzo często spędzaliśmy święta, kiedy byłam małą dziewczynką. Razem z moimi dwoma siostrami, mamą, tatą, chodziliśmy w Gdańsku, w Rzeszczu do siostra, starszej siostry mojej mamy, gdzie była bardzo duża rodzina. Siedzieliśmy przy takim wielkim gdańskim stole, przy wielkiej choinie. No i oczywiście zawsze zaczynało się to cudne nasze biesiadowanie od zaserwowania barszczu czerwonego z uszkami. Zawsze to były świetne borowiki. Ten dom jak zaczyna pachnieć barszczem, a potem suszem, bo też już mamy zrobiony kompot suszu, to wiemy, że to są te święta. Gdybyśmy się tak cofnęli o te kilkadziesiąt lat wstecz, jak pani wspomina swoje wigilie w dzieciństwie? Bardzo ciepło i bardzo rodzinnie. Tak jak powiedziałam, ponieważ te święta zawsze odbywaliśmy w takiej dużej rodzinie. Moja rodzina była pięcioosobowa, początkowo rodzina naszej cioci też liczyła pięć osób, też była mama, tata i troje dzieci, a potem nasze kuzynostwo znacznie od nas starsze już miało swoich partnerów, potem były dzieci, więc to był taki harmider, bardzo dużo się działo. Cała nasza rodzina zawsze bardzo dobrze śpiewała. Mój wujek Michał śpiewał w kościelnym chórze na ulicy Białej we Wrzeszczu. I to dla nas było szczególnie fajne, dla mnie, dla moich sióstr, ponieważ najpierw właśnie była ta duża taka Wigilia, ona zaczynała się koło godziny 17. Jak wracaliśmy z tej Wigilii, no po Wigilii oczywiście były prezenty, więc to było wspaniałe, że pod tym wielkim drzewkiem znajdowałyśmy prezenty i po powrocie do domu już wiedzieliśmy, że w tym czasie pojawi się tam Mikołaj, więc te podwójne prezenty w naszym wieku były czymś ogromnie oczekiwanym, chociaż to były skromne prezenty, bo nie wiem, w domu wtedy, jeśli w paczce znajdowała się jakaś tam czekolada czy zielone pomarańcze, to i tak byłyśmy całe szczęśliwe. Zawsze były książki i na te książki z największą radością oczekiwałyśmy, ale to były magiczne święta, bo to był taki piękny czas, kiedy jak była zima i jak była Wigilia, to zawsze był śnieg. Ja nie przypominam sobie żadnych świąt z mojego dzieciństwa czy z młodości, żeby nie było śniegu. Tak jak po tym wspólnym naszym wigilijnym spotkaniu u naszej rodziny wracaliśmy do naszego domu, to szliśmy takim dziarskim krokiem. Ja pamiętam, jak zawsze chrzęścił śnieg pod naszymi stopami, więc często śpiewaliśmy sobie piosenkę Przywierzeli do Betlejem, czy inne takie bardzo rytmiczne, dziarskie kolędy, żeby szybciej można było dojść do domu i nie zamarznąć. Piękny czas, wspominam go z największym rozrzewnieniem. Ja myślę, jak większość z nas,
te momenty, kiedy byli nasi bliscy, kiedy żyli nasi rodzice, kiedy w tych naszych rodzinach było nas o wiele więcej. Ja ogromnie żałuję, że teraz jest troszkę mniej tych takich tradycji międzypokoleniowych, że nie tak często spotykamy się z dziadkami, czy rozjeżdżamy się, dzieci są w różnych miejscach. W naszym przypadku też było podobnie, bo z Gdańska moja najstarsza siostra wyjechała do Krakowa, ja do Warszawy, najmłodsza Alicja została z rodzicami, ale staraliśmy się zawsze spotykać. Także już w tym późniejszym czasie, no siłą rzeczy najwięcej miejsca mieliśmy u nas w Pałacu Prezydenckim. Także dokładnie ćwierć wieków temu, kiedy mąż był zaprzysiężony na urząd prezydenta 23 grudnia, to już wtedy pierwsze te święta spotkaliśmy, obchodziliśmy razem z żyjącym wtedy tylko jedynym z naszych rodziców, z moim tatą, z moimi siostrami, z mężami, z dziećmi. Także to była kolejna taka bardzo niezwykła i piękna Wigilia. Czy wspólnie z siostrami pani brała jakiś taki czynny udział w przygotowaniach? Angażowałyście się w przygotowania posiłków, powiedzmy, wigilijnych? Tak, tak, tak. To ja myślę, że to taka to piękna tradycja. Ja ogromnie cenię nasze tradycje i hołduję im do dnia dzisiejszego. Ponieważ miałam dwie siostry, więc razem z mamą my lepiłyśmy pierogi. Do ostatniej chwili zawsze robione były uszka. Teraz staram się te uszka mrozić, bo przyznam, że to lepienie tych uszek, które jest tak bardzo pracochłonne, które miałabym robić w ostatniej chwili, a potem siadać do stołu, doszłam do wniosku, że to jest lekka przesada, mam możliwość zamrożenia tych uszek i to jest fajna rzecz. Natomiast zawsze wspólnie, rodzinnie przygotowywaliśmy te święta, natomiast mój tata zawsze przygotowywał śledzie. Kupowaliśmy takie piękne matiasy, z których trzeba było, najpierw się je moczyło, zdejmował się skórę, tym wszystkim zajmował się tata, bo mówił: dziewczyny, żal waszych rąk. Także nawet wtedy, kiedy tata przyjeżdżał do nas, jak już wyszłyśmy za mąż, to śledzie zawsze były po stronie naszego taty. I tak długo jak tata żył, to z tymi śledziami zawsze miałyśmy z głowy. Natomiast ryby, to zdarzało się tak, że jeśli udało się jakąś, nie wiem, super taką fajną rybę dostać, jakieś karpie, które, różne te karpie bywały. Czasem był bardzo mulisty, okropny taki karp. Nie wszyscy przepadają za karpiem. Ja ubóstwiam karpia. To przy obróbce karpia z kolei czynny udział zawsze brał przez długie lata mój mąż, za co też była mu ogromnie wdzięczna. Pani prezydentowo, a w tym okresie 10-letnim, kiedy pani mieszkała w Pałacu Prezydenckim, czy wtedy również sami żeście przygotowywali, powiedzmy, posiłki te wigilijne, czy to... Nie, nie. Nie. Nie, to było już wtedy właściwie nierealne. Czasem jak byliśmy poza Warszawą, to była taka możliwość. To był tak bardzo intensywny czas, że my 24 grudnia zawsze z mężem jechaliśmy na jakieś spotkanie, na podzielenie się opłatkiem, czy to były domy dziecka, czy to były domy opieki społecznej, czy były to hospicja, czy jechaliśmy podzielić się z żołnierzami. W związku z tym my wsiadaliśmy w samochód i przyjeżdżaliśmy pod Warszawę, 70 km od Warszawy do ośrodka, w którym odbywały się zawsze nasze spotkania wigilijne, właściwie już prawie w takim momencie, żeby zdążyć jeszcze wyjąć prezenty i włożyć je pod choinkę, a na właściwie wszystkie dni, na te wszystkie poprzednie tygodnie mieliśmy tak ogromną ilość tych spotkań wigilijnych, dzielenia się opłatkami. Ja mam wrażenie, że my kilogramy tych opłatków zjadaliśmy, bo jeździliśmy po całym kraju, mnóstwo osób przyjmowaliśmy w Pałacu Prezydenckim, czy to były nie wiem, służba zdrowia, czy to były służby mundurowe, czy z dzieciakami spotykaliśmy się, czy z rodzinami górniczymi. Co roku to była inna grupa. Na koniec to były dzieciaki naszych pracowników, tych, którzy z nami przez te 10 lat funkcjonowali w Pałacu Prezydenckim i wreszcie powiedzieli: pani prezydentowo, panie prezydencie, może wreszcie nasze dzieci spotkają się w pałacu z panem prezydentem, z panią prezydentową, podzielimy się opłatkami. Także takie było nasze ostatnie spotkanie. To było mnóstwo dzieciaków, naszych panów z ochrony, naszych
sekretarek, naszych biur. Duże, duże, bardzo duże spotkanie, też kilkaset osób. Czy dziś, bo z tego co wywnioskowałem, dziś Państwo nie macie aż tak intensywnego tego czasu, jeśli chodzi o święta? Czy na przykład Pani mąż pomaga, wspólnie przygotowujecie jakieś posiłki wigilijne? No właśnie przed chwileczką skończyliśmy robić drożdżowe ślażyki, bo to była taka tradycja wileńska z domu rodziców mamy mojego męża. Także mąż robi rzecz niezwykłą i mało, mało który mężczyzna na to się porywa. Mąż robi rewelacyjne ciasto drożdżowe, wyrabia je dosyć długo, potem godzinę to ciasto oddycha, potem wspólnie robimy te ślażyki, ponieważ to jest duża praca. To są dwie duże blachy tych ślażyków, które są zrobione. Mąż robi zawsze kutie, także to jest w naszym przypadku mak, mnóstwo bakali i do tego wstaje mąż zawsze od stołu i jeszcze ciepłe kutie z reguły dokłada do tego naszego dania. W tym roku postanowiliśmy też, że wcześniej te ślażyki zrobimy, żeby mieć więcej czasu do porozmawiania z siostrą męża, która będzie z nami uczestniczyła w jutrzejszym spotkaniu. A czy może Pani zdradzić, gdzie Państwo spędzacie święta? Jak co roku. Jesteśmy w Szwajcarii. Tutaj mieliśmy rodzinę naszej siostry męża, a mojej szwagierki. Także od wielu, wielu lat przyjeżdżamy tu, gdzie jest śnieg. Także i tym razem wiem, że trochę to zaboli niektórych serce. Mamy piękny śnieg, a jutro ma być -4 czy -6 i jutro ma znowuż padać. To fantastycznie. Pani prezydentowo, bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz dziękuję za to, że znalazła Pani czas w takim gorącym okresie przedwigilijnym. Chciałbym życzyć Pani wszystkiego, co najlepsze dla Pani całej rodziny, ale przede wszystkim tego, co najważniejsze, zdrowia na przyszły rok i na kolejne lata. Ogromnie dziękuję. Także dla Pana, dla tych, którzy będą oglądali tą rozmowę. Zdrowia, bo ono jest rzeczywiście najważniejsze i teraz myślę, że jak nigdy doceniamy ten fakt, że jesteśmy zdrowi i nasi bliscy są zdrowi i oby było szczęście, jeśli nie daj Panie Boże przytrafi się choroba, żeby ona lekko przechodziła. Daj Panie Boże dla nas i dla naszych wszystkich bliskich, a zwłaszcza dla naszych seniorów. I chciałabym Państwu życzyć, żeby, ponieważ to był rok szczególny, żeby te święta także były szczególne, pełne jakiegoś takiego wsłuchania się w siebie wzajemnie, zadumy, spokoju, z daleka od telewizora. Wysłuchajcie siebie wzajemnie, zwłaszcza tych najstarszych, bo oni mają wiele do powiedzenia, a często dla nich nie mamy czasu. Często mówimy babciu, dziadku, mamo, znamy te opowieści. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo my bardzo często wspominamy to, jakie rozmowy toczyły się przy naszych stołach kilkadziesiąt lat temu. I najgłębiej serca w przyszłym roku życzę, żeby ten rok był potwornie nudny i normalny. Niech wróci ta nudna normalność, bo zawsze chcieliśmy jakieś ekscytacji, a teraz mówimy, Boże, jak normalnie, jak spokojnie dało się żyć. Tego życzę z całego serca. Wszystkiego, co dobre. Polska mówi, przyłącza się do tych życzeń. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Do widzenia.